Cześć, witam wszystkich. Wiem, już kilka osób mnie pytało na temat, kiedy będzie film o wygranych Mistrzostwach Świata Hydro GP na tulejowanych cylindrach. Troszeczkę się tutaj z tym opóźnia wszystko, ponieważ na jednych wygranych Mistrzostwach Świata z tulejowanymi cylindrami postanowiłem nie poprzestawać. Apetyt rośnie i to bardzo w miarę jedzenia, bardzo rośnie. I jak widzicie, został zbudowany w ostatnim czasie taki oto potwór. To jest silnik na Mistrzostwa Świata do Hydro GP, lecz w klasie 500 w dwusuwie na czterech cylindrach rodem z MotoGP, albo i wyżej, ponieważ na metanolu, a nie na benzynie. No i co? No jedne wygrane Mistrzostwa Świata w twinie, dwucylindrowym silniku na tulejach, to za mało, więc teraz nadszedł czas, żeby zbudować czterocylindrowy silnik na tulejowanych cylindrach. Każdy jeden, jak widzicie. Także co? Po ostatnich dwóch tygodniach ostrej walki, kiedy trzeba było przygotować na nowo zawodników z motocrossu do ADAC, które jest w ten weekend ponowna runda, więc wszyscy uderzają do Niemiec i trzeba było chłopaków na nowo przygotować, poserwisować, postroić, coś pozmieniać, co tam trzeba. Ostatnie kilka dni po prostu zarwane na maksa, siedzenie po nocach, żeby skończyć właśnie takiego pacjenta, gdzie tutaj olbrzymia ilość przymiarek, pomiarów, dostosowywania, zbudowane cztery indywidualnie zmodyfikowane cylindry, tulejowane, zbudowane indywidualnie wkładki, komory spalania, indywidualne uszczelki podocinane, zupełnie inne trajektorie squishów. Także co? Generalnie taki projekt już nie odbywa się wysyłkowo, że tak powiem, że zostaje to skręcone i po prostu leci do klienta i bawcie się. No takie coś wymaga zaangażowania na 120%. Także ja właśnie się pakuję. No jest już noc, pakuję ten silnik, pakuję mnóstwo oprzyrządowania. To jest chyba pierwszy raz sytuacja u mnie w życiu, kiedy z mojego warsztatu wyjeżdża honownica i przerobiona na napęd ręczny z wkrętarki jedzie ze mną w trasę, tak żeby móc stroić silnik pasowaniem tłok cylinder, o czym zawsze wspominam, że jest to element regulacyjny i tutaj w sytuacji, kiedy poznajemy nowy sport, poznajemy nowy silnik, tym bardziej na metanolu, nie na benzynie. Będzie przed nami wiele, wiele testów, także multum oprzyrządowania zabieram ze sobą. Jadę w trasę do Czarka Strumnika. Jutro ten silnik wjeżdża na wodę. Zaczynamy testy, zaczynamy strojenia. Będziemy walczyć całe dwa dni, zobaczymy co się uda, a w niedzielę mam nadzieję zajrzeć na Mistrzostwa Polski na Tor Poznań, gdzie wielu moich chłopaków i silników będzie się ścigało. No ja niestety musiałem odpuścić, zbyt mi się wszystko nałożyło, miałem wystartować też w klasie 125 SP Aprilion, tak żeby znowu się pogonić z Czechami. Zobaczyć, może jakiś tam delikatnie nowy rekord ustanowić, ale generalnie no zbyt ciasno to wszystko po prostu było. Tutaj są już złożone wcześniej obietnice, co kiedy na kiedy ma być, także no tym razem musiałem po prostu odpuścić siebie, mój własny start na poczet zawodników i przygotowania silników. Także co? Dla wielu osób, którzy twierdzą, że dlaczego tuleja ma być równie dobra lub lepsza od Nikasilu i jakby tak było, to przecież by jeździli w czymś takim na Mistrzostwach Świata, to otóż jeżdżą i z tego co wiem, a wiem spod stołu, nie jesteśmy jedyni, tylko nie jest to oficjalnie powiedziane. Także generalnie co? Jedne Mistrzostwa Świata za sobą, mamy olbrzymi puchar, z którym mam nadzieję będę miał teraz zrobione zdjęcia ze sobą, z pucharem i oczywiście z zawodnikiem, z Cezarym Strumnikiem. No i co? Ten silnik jeszcze, ten który tutaj pokazuję, będzie startował w rundzie Mistrzostw Świata Hydro GP we wrześniu, ponieważ klasa 500 jeszcze ma rundę. No oczywiście tutaj już jest to tak wysoka stawka, przyjeżdżają tak profesjonalne teamy, że tutaj no wiecie, o wygranej raczej nie marzę nawet.
Gdzieś tam na razie mieliśmy dwie rundy, w których po prostu udało nam się zminimalizować uszkodzenia, przez co po prostu no, klasyfikujemy się gdzieś tam na jakimś piątym, szóstym miejscu, co i tak jest super wynikiem i możliwie staramy się po prostu rozwijać. Także teraz co? No, zobaczymy, jak wyjdą testy, zobaczymy, jakie będą osiągi, zobaczymy, jakie będą problemy, bo to generalnie wyjazd jest po to, żeby zwalczyć problemy, ale może jakby się udało nie stworzyć jakichś nie wiadomo jakich problemów, albo je ładnie wywalczyć, no to myślę, że w drugi dzień na wodzie już będą jakieś fajne czasówki, testy i zobaczymy, co to w ogóle tutaj będzie pokazywało, jakie możliwości. I ewentualnie jak się wyrobimy, może będą jakieś korekty jeszcze wykonane przed Mistrzostwami Świata i może Czarek pojedzie nawet Mistrzostwa Świata już na tulejach, bo oczywiście tych silników ma kilka, większość z nich ma konfigurację tam oczywiście mocno przewidzianą przez producenta, wytestowaną i są to już nie moje cylindry. Także zobaczymy, jeżeli ten silnik się zrówna albo może lekko przewyższy taki flagowy gotowy, no to pojedzie na Mistrzostwa Świata, jeżeli nie, to będziemy nad nim pracować też w zimę i w przyszłym roku już na pewno. Także ja się pakuję, pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zobaczyć tulejowane cylindry z moim logiem na Mistrzostwach Świata. Po tym wszystkim, jak się to odbędzie, postaram się troszeczkę taki dłuższy filmik nagrać i coś więcej poopowiadam, na ile mogę, bo oczywiście nie wszystko tu mogę też pokazać. Cześć!